Chciałbym, abyśmy mogli przeszli już do naszego dzisiejszego rozważania czy naszej, naszego kolejnego, kolejnych takich myśli na temat listu do Rzymian. No i oczywiście dzisiaj to będzie trzeci rozdział. Myślę, że w całości go dzisiaj zrealizujemy bez żadnego problemu. Ale zanim oczywiście przejdziemy do tego trzeciego rozdziału, wiecie, ja będę starał się zawsze mówić jakąś taką, starał się jak najkrótszą powtórkę, i im dalej pójdziemy, tym może już będzie ona mniej szczegółowa co do tych starszych wykładów, ale zawsze będę się starał przede wszystkim skupić na tych ostatnich. No a że na razie mamy tylko dwa z tyłu, no to jeszcze się skupię tak trochę mocniej, żeby przypomnieć, żeby trochę opisać miejsce, w którym jesteśmy. Bo nie ukrywam, że list do Rzymian, tak jak mówiłem na początku, on jest taką pewną całością. I to jest bardzo ważne, żeby gdzieś wiedzieć, gdzie mniej więcej jesteśmy, żeby wiedzieć, do czego odnosimy się dzisiaj, o czym dzisiaj mówimy. Więc yy, tak krótko, naprawdę nie będę się tu jakoś głęboko za, zagłębiał, ale yy, na pierwszym naszym wykładzie, na pierwszym rozdziale tak naprawdę mówiliśmy sporo yy, na temat na przykład tego sk skąd tak naprawdę wziął się list do Rzymian, czyli dlaczego apostoł Paweł gdzieś miał takie natchnienie i dlaczego apostoł Paweł tak bardzo chciał do nich napisać. I mówiliśmy o, o tej rozłące tego kościoła. A więc o takim pięcioletnim czasie, kiedy w ten kościół rozwijał się sam bez tej społeczności żydowskiej, czyli części społeczności żydowskiej i kiedy po prostu te wszystkie przyzwyczajenia i to wszystko, co gdzieś wprowadzał, wprowadzali Żydzi, te wszystkie swoje takie rzeczy, które wy, 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 wywodziły się z prawa, jakieś wszystkie te zasady, to wszystko, co oni gdzieś tam narzucali, też trochę swoim sposobem bycia. No, trochę się rozminęło, trochę się to, wiecie, uleciało troszkę. I kiedy oni wrócili, to pojawiły się, jak mówiliśmy sobie, takie oczywiste spory. Bo oni wrócili z tym, co, z tymi wszystkimi tradycjami, z tym wszystkim, yy, do czego oni się od zawsze stosowali, to wszystko, co znali. A znowu cała ta społeczność yy, rzymska no, stosowała się do takich rzeczy, co poczuli, jak, jak co przeżyli. Nie mieli zbytnio zbyt wiele rzeczy, do których mogli się odnieść w tamtych czasach. Yy, więc to jedna taka podstawowa rzecz, którą, którą będę się starał też przypominać. No i ten pierwszy rozdział zaczęliśmy od takiego, yy, takiej myśli, że apostoł Paweł niesamowicie kochał Rzymian, że bardzo za nimi tęsknił, że cały czas o nich wspominał, że tak naprawdę ten list do Rzymian to, choć czasami się wydaje, że to jest jakaś. Yy, Zwłaszcza ostatnio, że to są jakieś takie, wiecie, bądzki w ich kierunku, że jakoś tak próbuję ich trochę przyboksować, to tak naprawdę to wszystko, co, co piszę, to wszystko, gdzie czasem dotyka bardzo mocno pewnych kwestii, pewnych sfer tego kościoła, to mimo wszystko musimy zawsze pamiętać, że to wszystko wywodziło się z całkowitej miłości i nie niechęci, rozłamania tego kościoła, żeby ta jedna połówka narzekających sobie poszła, ale chęci tego, by ten kościół mógł się zbudować, zjednoczyć, i aby to było świetne miejsce, wiecie, Rzym to był bardzo ważne miejsce też dla Apostoła Pawła do dalszych wypadów, do dalszych takich miejsc, do których można byłoby głosić ewangelię, bo jest już dość odległe od miejsc, od których na pewno rozpoczynał i w których służył Pan Jezus. Więc to na pewno gdzieś taka myśl. No i później to. Pojawiły się pewna, pewne myśli, którymi męczyliśmy się jeszcze również ty, w tygodniu poprzednim, kiedy, kiedy apostoł Paweł rozpoczynając cały swój wykład na temat Ewangelii, kiedy próbując y, wejść i przybliżyć całą Ewangelię i to wszystko, co chce przekazać y, do kościoła do Rzymu, zaczyna po prostu od grzechu. Zaczyna od takiego wydawałoby się, chyba czasem, wolelibyśmy ominąć taki temat. Nie? I wiecie, apostoł Paweł przez całą końcówkę pierwszego rozdziału mówi i opowiada o tym, jak ludzkość, w jakim miejscu jest ludzkość, w jakim miejscu jest tak naprawdę każdy z nas. Ale w bardzo takich mocnych słowach, takich bardzo nierozczulających się, nie, nie głaszczących słowach, po prostu opowiada o miejscu, w którym jest ludzkość i w którym pędzi. I mówi tam o całkowitej sprzeczności z Bożą Naturą. Jakby rozminęli się całkowicie z taką Bożą Harmonią. Więc Pan Bóg w jakiś sposób stworzył ten świat, miał na to jakiś swój wielki, cudowny sposób, a ludzkość, jakby totalnie frontem do tego wszystkiego, co Bóg stworzył, czyniła wszystko pod siebie. Dla siebie i dla swoich własnych porządliwości, dla swojego własnego ja, dla swojego własnego ego. I jakby zupełnie odwrotnie do tego, co Pan Bóg zaplanował, co Pan Bóg chciał wobec człowieka, co Pan Bóg, czego Pan Bóg oczekiwał względem człowieka, kiedy go stwarzał. Jakby mówi o totalnym takim rozjechaniu, że to wszystko się gdzieś pogubiło, że to wszystko gdzieś totalnie się od, od siebie oddaliło i nawet można by było wyczytać z tego, z tego fragmentu, że tak naprawdę jeszcze bardziej się oddala, jakby... Ludzkość pędzi w zupełnie przeciwną stronę niż to, w jaki sposób Pan Bóg zaplanował cały ten świat. Więc jakby gdzieś bardzo mocno. I tam też również pojawiła się temat właśnie natury i, i tego, tego, tej ludzkiej, złej natury, która po prostu jest od samego początku zła. I dzisiaj trochę będę tego nawiązywał, więc już nie będę y, tak mocno może wchodził w przypomnienie. Yy. No i tak doszliśmy do drugiego rozdziału, gdzie w zeszłym, zeszłym dwa tygodnie temu, tak, dobrze mówię? Dwa tygodnie temu yy, sporo właśnie mówiliśmy na temat yy, takiego oceniania, które pojawiło się w tym kościele. A więc apostoł Paweł bardzo mocno dotykał, yy, przede wszystkim, wydaje mi się, tak można nawet wyczytać tak naprawdę, nawet mi się nie wydaje, tak jest, yy, dotykał Żydów, którzy byli w tamtym kościele, bo okazuje się, że pewien problem pojawił się w tym kościele, o czym mówiliśmy na samym początku, że oni bardzo zaczęli naciskać na tych Rzymian, że zaczęli bardzo, wiecie, ich oceniać, oceniać ich zachowania, oceniać to, że oni nie są tacy, jacy powinni być, że według ich tradycji, czy według prawa, czy według tego, w co oni wierzą, oni totalnie jakby są w złym miejscu, robią złe rzeczy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I pojawiła się tam jakby taka potężna ocena, takie... Taki osąd, który gdzieś cały czas no, psuł trochę w tym kościół psuł, ten kościół, psuł jedność w tym kościele. Więc apostoł Paweł najpierw gdzieś dotyka się właśnie tego, że w jaki sposób, dlaczego chcesz oceniać drugiego człowieka, tak jakby odnosi się do tych Żydów, skoro jesteś w tym samym miejscu, co ten drugi człowiek. Nie masz żadnej różnicy między tobą a nim. Tak? I jakby apostoł Paweł bardzo mocno przypomina o Sprawiedliwym Sądzie, tam kilkakrotnie jakby przypominając, że, że tak naprawdę odnosząc się do wersetu, który dzisiaj będzie, a więc zapłatą za grzech jest śmierć, tak? yy, że jakby każdy grzech, czy jest ich sto, czy jest ich jeden, czy jest ich dziesięć, yy, za każdy ten grzech jakby jest ta sama kara, taka, taka sama konsekwencja. Więc apostoł Paweł gdzieś bardzo mocno się do tego... Yy, uderza gdzieś przez cały ten fragment i gdzieś tam bardzo dużo o, o tym osądzie mówi. Więc tyle myślę, że tak w ramach tej powtórki, w ramach tego, co gdzieś było i będziemy się myślę bezpośrednio odnosić teraz, więc, yy, yy, więc myślę, że jeszcze trochę tej powtórki gdzieś, gdzie niegdzie się pojawi. Dobrze, więc teraz chciałbym przejść do trzeciego rozdziału. A więc do tego, co dzisiaj, z czym chcemy dzisiaj się zmierzyć. I wiecie, początek trzeciego rozdziału to dalej troszeczkę jeszcze mowy o grzechu. To dalej jeszcze taka kontynuacja tego tematu. Yy, ale dzisiaj myślę, że zakończymy powoli ten temat, yy, kiedy apostoł Paweł gdzieś ciągnie i cały czas mówi na temat tego grzechu, na temat tych konsekwencji, na temat yy, tego, jak jeden... Ma problem o ten grzech do drugiego, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj gdzieś powoli będziemy wychodzić na inne tematy, gdzieś bardziej już dla mnie wymarzone, gdzieś takie bardziej, na które czekam i nie mogę się doczekać. Yy, ale tak, chciałbym zacząć, abyśmy przeczytali sobie pierwszy, yy, trzeci rozdział od pierwszego do dwudziestego wersetu na razie, a później będziemy czytać też dalej, ale najpierw sobie ten pierwszy dwadzieścia wersetów przeczytamy. Czy więc Żyd jest kimś szczególnym? Albo co za pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boga. Bo co z tego, że niektórzy nie dochowali wiary? Czy ich niewierność zniweczy wierność Boga? W żadnym razie niech Bóg pozostaje prawdomówny, choćby nawet każdy człowiek był kłamcą. Zgodnie z tym, jak czytamy, aby okazało się, że masz słuszność w swoich słowach i byś zwyciężył poddawany osądom. Jeśli jednak nasza niesprawiedliwość służy uwypukleniu sprawiedliwości Boga, to co powiemy? Że Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje gniew? Rozumuje oczywiście po ludzku. W żadnym razie. Przecież w taki sposób Bóg, przecież w jakiś sposób Bóg musi osądzić świat. Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża jest tym bardziej wyraźna i uwydatnia chwałę Boga, to dlaczego na dodatek miałbym być osądzany jako grzesznik? Właśnie w ten sposób nas obrażają. Pomawiają nas o to, że mówimy popełniajmy zło, aby wynikło z tego dobro. Potępienie takich jest słuszne. Jaki z tego wniosek? Czy jesteśmy w korzystniejszej sytuacji? Wcale nie. Dowiedliśmy już przecież winy i Żydów i Greków. Na wszystkich ciąży grzech. Zgodnie ze słowami nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma kto by rozumiał, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli. Nikt nie dbał dobro, brak choćby jednego. Ich gardło to otwarty grób, swymi słowami zwodzą jak żmije, kryją pod wargami jad. Ich usta pełne przekleństw i goryczy. Ich nogi śpieszą do rozlewu krwi. Na ścieżkach zguba i nieszczęście. Droga pokoju nie przemyka przez myśl, a lęk przed Bogiem nie wpływa na ich posunięcia. Wiemy zaś, że cokolwiek prawo mówi, mówi do tych, którzy podlegają prawu, aby wszystkim zamknąć usta i cały świat pociągnąć do odpowiedzialności przed Bogiem. Stąd dzięki czynom nakazanym przez prawo nikt nie dostąpi przed nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. Nie wiem, czy pamiętacie ostatni werset, jakim zamykaliśmy dwa tygodnie temu. No ostatni werset w ogóle drugiego rozdziału Listu do Rzymian, który nawet pastor tutaj później wyszedł jeszcze i z innego przekładu przeczytał, który w ogóle utkwił mi w głowie, jak usłyszałem go z innego przekładu, bardzo, bardzo mocno, bardzo inaczej może tak napisany był ten fragment. Wiecie, pozwólcie, że przypomnę. Żydem jest się wewnątrz. Obrzezanie serca jest sprawą ducha, nie litery. Taki właśnie człowiek zyska pochwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Apostoł Paweł doszedł tam do takiego wniosku, że nie kluczem jest obrzezanie. Nie kluczem jest wykonanie prawa, nie kluczem jest wykonanie jakiegoś uczynku, tak? Że to nie jest kluczowe, kluczowe jest tak naprawdę serce. Kluczowe jest to, co jest w tym sercu i co z tego serca wypływa. I jakby odnosząc się do tego, że kluczowe jest to, abyśmy byli tak naprawdę obrzezani w sercu. I, I wiecie, gdzieś dotykał bardzo mocno tego, że jakby nie kluczowe jest właśnie to, w jaki sposób my będziemy się zachowywać albo w jaki sposób będziemy udowadniać swoją wiarę. Tak? Bo my dzisiaj w taki sposób możemy udowadnić swoją wiarę, że pójdziemy do kościoła, nie? Jeżeli, pójdzie, jeżeli chodzimy do kościoła, to udowadniamy w, w ten sposób swoją wiarę, tak? I ja apostoł Paweł bardzo mocno tego dotyka, że to nie jest kluczowe, co ty pokażesz na zewnątrz. To nie jest kluczowe, w jaki sposób ty będziesz się zachowywać. Kluczowe jest to, co jest w tobie. I to jest dla Boga i to będzie jakby jest napisane u Boga pochwała, pochwałą. To będzie dla Boga piękne, to będzie dla Boga miłe, kiedy twoje serce będzie tak naprawdę obrzezane, tak? Kiedy w sercu będziesz w tym miejscu obrzezania, więc tego wykonywania dla Boga tego, czego On zamierzył wobec człowieka. I wiecie, kiedy apostoł Paweł mówi te słowa, to później rozpoczyna właśnie ten trzeci rozdział? Czy więc Żyd jest kimś szczególnym, tak? Albo czy obrzezanie w ogóle ma jakiś sens? No bo skoro mówię takie słowa, że tak naprawdę to nie jest takie ważne, że tak naprawdę to nie jest takie kluczowe, że najważniejsze jest serce, no to pojawia się pytanie: Co z tym Żydem? Co z tym obrzezaniem? Co z tym wszystkim, co wykonywali być może do tego czasu, cały czas? Co, co było dla nich tak ważne, co było dla nich podstawowe, co było dla nich kluczowe? Tak? I mówi apostoł Paweł. Bo tu jest takie pytanie, albo co za poży, pożytek z obrzezania, tak? I później mówi wielki, wielki pod każdym względem. I może zastanawiamy się, dlaczego wielki pod każdym względem, skoro mówisz takie słowa wcześniej. I apostoł Paweł mówi dalej tak, że wielki pod każdym względem, dlaczego? Dlaczego Żyd jest szczególny? Dlaczego obrzezanie ma sens? Ponieważ to powiedział Pan Bóg ponieważ do nich powiedział to Pan Bóg. Dlaczego Żyd jest szczególny? Bo właśnie do nich skierował Bóg swoje słowa. To właśnie do nich przyszedł ze swoją obietnicą. To właśnie do nich przyszedł ze swoim wybraniem. To właśnie do nich przyszedł przez tych wiele dziesiąt lat, setki lat ze swoim błogosławieństwem. A przede wszystkim z czym do nich przyszedł? Przyszedł ze swoim przymierzem. A więc apostoł Paweł podsumowuje to, Wielki jest pożytek. Wielka to jest sprawa, bo to właśnie do nich przyszedł Pan Bóg. I to właśnie z tym do nich przyszedł. A więc to nie jest nieważne. To jest w pewien sposób ważne. I później apostoł Paweł zaczyna się trochę rozwodzić, w pewnym, mówiąc dalej: I co z tego, że wielu z nich nie dochowało wierności? I co z tego, że wielu z nich. Nie było względem tego, co Pan Bóg im powiedział, wierni, że nie byli względem tego posłuszni, że względem tego, co On im pokazał, to jak im nakazał, i względem tego przymierza, który ustanowił, że nie zawsze byli wierni temu przymierzu, tym prawom i temu wszystkiego mu, co Pan Bóg im przekazał, jako ich, jako słowo względem ich. I apostol Paweł dalej mówi: Czy to w takim razie ma zniweczyć wierność Boga? I mówi, nie, w żadnym razie, Pan Bóg cały czas był wierny swojemu przymierzu, jest wierny swojemu przymierzu. Pan Bóg cały czas jest wierny temu, co opowiedział do narodu izraelskiego. Pan Bóg cały czas jest wierny względem tych obietnic. A więc apostoł Paweł rozpoczyna takim troszeczkę, nie wiem jak to nazwać, lubię to słowo wywód, ale nie wiem, czy to jest dobre słowo, tak? Taką tezą, taką myślą, takim, takim odniesieniem do, tego, do tych sytuacji, w której byli właśnie Żydzi. I później zaczyna w ogóle wychodzić jeszcze głębiej, jeszcze dalej. I zaczyna mówić o pewnych teoriach, które mogłyby się pojawić względem tego, co właśnie powiedziałem. Bo mówi, że skoro. skoro Żydzi nie dochowując wierności Bogu, a Bóg dochowuje wierności Bogu, czyli musimy to zrozumieć, czyli że jest Żyd, który jest w przymierze, jest jakieś Boże Słowo, jest coś powiedziane względem Niego, jest coś zawarte względem, między nimi i jest jedna strona tego przymierza, tak? Która nie dochowuje wierności. I wiecie, apostoł Paweł mówi, co z tego, że jedna strona nie dochowuje wierności, tak? Co z tego, że ta jedna strona tak często zawodzi? Skoro druga strona, czyli Bóg, dochowuje wierności. I pokazuje pewną myśl, że co się przez to pojawia, kiedy jedna strona nie dochowuje wierności, ale druga jest cały czas wierna. Jakby Pan Bóg staje się kimś jeszcze potężniejszym, jakby mówi w tym fragmencie. Pokazuje. Boga w pewien sposób jako kogoś jeszcze większego, jeszcze mocniejszego. Dlaczego? Bo po pierwsze względem tego zachowania, które jest względem Boga, on cały czas jest wierny, a więc podnosi Bożą wierność, tak? A po drugie podnosi Bożą łaskę, Bożą miłość. To wszystko, co Bóg cały czas ma. I im większe jest to odejście, im bardziej oni jeszcze się rozchodzą względem Bożego Przymierza, a więc jeszcze bardziej nie dochowują wiary Bożemu Przymierzu, tym większa jest jeszcze Boża łaska, tym większa jest jeszcze Boża miłość, tym większa jest Boża wierność, tak? Dlaczego apostoł Paweł o tym wspomina? Bo później mówi o tym, o pewnych takich właśnie teoriach, które mogą czasami chodzić, tak? I które których ja nie do końca muszę wam powiedzieć rozumiem, kiedy czytam ten fragment. Ja bym na to nigdy nie wpadł. Ale apostoł Paweł mówi, że pojawiają się tam pewne myśli i nawet dalej mówi, że, że pomawiają nas o to. W pewien sposób oskarżają nas o to, że ja tak mówię. I o co chodzi w tej teorii? Że im więcej właśnie źle, gorzej będziemy robić i żyć i się zachowywać, im bardziej nie będziemy się przejmować jakby... Tym przymierzem i tym wszystkim, tym bardziej Pan Bóg będzie uwielbiony. To brzmi jak dobra teoria, nie? <grym> Wiecie, apostoł Paweł gdzieś dotyka tej, tej myśli, że, że jakby w żadnym razie tak nie jest. Żebyśmy sobie tak w żaden sposób nigdy nie myśleli. Wiecie, to jest taki trochę, mi to brzmi jak taka naprawdę dobrze podkręcona Ewangelia, nie? <grym> taka raz zbawiony, na zawsze zbawiony, albo coś w tym stylu, nie? Że wystarczy uwierzyć, a potem rób to, co chce, to przynajmniej jeszcze Pan Bóg będzie jeszcze bardziej uwielbiony. Tak po naszemu, nie w naszych słowach? Bo będzie jeszcze więcej Bożej miłości, jeszcze więcej Bóg będzie miał łaski, więc. Więc lepiej, nie? Więc apostoł Paweł gdzieś dotyka tych słów i mówi: Nie, w żadnym razie. W żadnym razie. Może przeczytam ten werset, który jest taki chyba najbardziej kluczowy. Jeśli jednak nasza niesprawiedliwość służy uwypukleniu sprawiedliwości Boga, to co powiemy, że Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje gniew? Rozumuje oczywiście po ludzku. Tak? I później dalej też pisze w taki sposób. Właśnie w ten sposób nas obrażają, pomawiają nas o to, że mówimy, popełniajmy zło, aby wynikło z tego dobro. Potępienie takich jest słuszne, mówi apostoł Paweł. dalej idąc, apostoł Paweł dochodzi do takiego miejsca, kiedy podsumowywuje. wydaje mi się już te ostatnie nasze rozdziały, które, nad, tym, nad którymi żeśmy się pochylali, nad którym zastanawiali, i mówi tak. Jaki z tego wniosek? Czy jesteśmy w korzystniejszej sytuacji? Wcale nie. Dowiedliśmy już przecież winę i Żydów, i Greków, Greków na wszystkich ciąży grzech, tak? I później jest taki kolejny bardzo trudny fragment, który, jest, yy, który apostoł Paweł napisał w pewnym odniesieniu do Psalmów i do Księgi Zajasza. No brzmi on tak: nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli. Nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. Ich gardło to otwarty grób. Swymi słowami zwodzą, jak żmije. Kryją pod wargami jad, ich usta pełne przekleństw i goryczy, ich nogi śpieszą do rozlewu krwi. Na ścieżkach zguba i nieszczęście, droga pokoju nie przemyka przez myśl, a lęk przed Bogiem nie wpływa na ich posunięcia. Myślę, że to jest chyba takie podsumowanie już końcowe tego wszystkiego, w jakim miejscu, o czym tak naprawdę mówi apostoł Paweł od samego początku, i w jakim miejscu jesteśmy? w jakim miejscu jest ludzkość, to właśnie, że on znowu odnosi się tutaj oni. <grym> nie wiem, ja cały czas zwracam uwagę, że jakby apostoł Paweł za każdym razem odwraca, zwraca się w tej, tej, tej tematce jako oni. Jako oni. Cały czas oni ludzie, oni ludzkość. Jakby cały czas w tych tematach nie odnosi się do nas bezpośrednio, ani do jakiegoś drugiego. Jak w poprzednim rozdziale odnosił się w pewnych miejscach bezpośrednio do Żydów, tak teraz odnosi się oni. Więc apostoł Paweł tutaj bardzo mocno podsumowywuje temat grzechu i mówi: Nie ma ani jednego. Nawet jakbyśmy szukali w zeszłym, w zeszłym rozdziale, nie wiem czy pamiętacie ostatnio, gdzie Paweł w pewien sposób ironizował, ale nawet jakbyśmy szukali kogoś, kto byłby sprawiedliwy, to nie ma. Nawet jakbyśmy chcieli, to nie ma. Nawet jakbyśmy próbowali sprawić kogoś takiego, no nie ma. Nie ma ani jednego. I znowu, jakby dotyka tego bardzo mocno, że wszyscy jesteśmy w zupełnej opozycji, zupełnie przeciwni. I w tym, co mówimy, i w tym, w jaki sposób się zachowujemy, i w, w każdej, po prostu ta nasza natura, do której za chwilę dojdziemy. I później apostoł Paweł mówi tak, wiemy zaś, że cokolwiek prawo mówi, mówi do tych, którzy podlegają prawu. Aby wszystkim zamknąć usta. I cały świat pociągnąć do odpowiedzialności przed Bogiem. Więc apostoł Paweł zaczyna być w pewien sposób, można powiedzieć, trochę tajemniczy i mówi: Wiemy zaś, że to wszystko, cokolwiek mówi prawo, mówi do tych, którzy jemu podlegają. Tak? To jest bardzo ważna myśl. Będziemy dzisiaj za chwilę to pokazywać w pewien sposób. I później mówi tak: stąd dzięki czynom nakazanym przez prawo. Nikt nie dostąpił usprawiedliwienia. Jakby to jest wniosek tego, co przed chwilą mówiłem. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma ani jednego dobrego. Nie znajdzie się nikt taki, choćbyśmy go poszukali. Każdy człowiek jest zepsuty, tak? Więc zgodnie z tym, dzięki czynom nakazanym przez prawo, nikt nie dostąpił usprawiedliwienia. Więc apostoł Paweł znowu podsumowuje to miejsce, w którym się wszyscy znajdujemy. I dąży do tego, byśmy zrozumieli to miejsce. Zauważcie, jak długi fragment Bożego Słowa jest poświęcony miejscu człowieka, tej grzeszności, tej grzesznej naturze. Przypomina mi się ta myśl, którą mówiłem jakby przy pierwszym razie, kiedy, kiedy mówiłem o tej kajakarce, nie? Więc apostoł Paweł próbuje uświadomić tą kajakarkę, że płynie prosto na wodospad. Nie wiem, czy pamiętacie tę myśl. Bo mówiłem o takiej kajakarce, która płynie. I płynie prosto na przepaść, na wodospad, ale płynie szczęśliwa, bo nie wie, że jest ta przepaść tam, tak? I wiecie, ta informacja byłaby dla niej bardzo ważna i bardzo cenna, bo dzięki informacji o tym, że za chwilę możesz umrzeć, kiedyś popłyniesz dalej, zaczęłaby się ratować, zaczęłaby zawracać, zaczęłaby szukać innej drogi, tak? Więc apostoł Paweł szuka pewnego rodzaju świadomości w życiu. Każdego człowieka miejsca, w którym się znajdujemy. Miejsca bez wyjścia, miejsca bez ratunku, miejsce, które prowadzi po prostu do Bożego sądu, który jest sprawiedliwy, pomimo wszelkich Bożych chęci i wszelkich Bożych pragnień, Bóg jest dalej sprawiedliwy. I względem każdego człowieka, który popełnił zło, musi sprawić sprawiedliwy sąd, a więc zapłatą za grzech jest śmierć, tak? Więc to jest jakby to miejsce, do którego dochodzimy. I teraz chciałbym, zastanawiam się, czy pierwsze przeczytać, czy pierwsze coś zrobić. Ale myślę, że pierwsze sobie przeczytamy, najbliższy, ostatni fragment dzisiejszy, a później zrobimy pewien obraz. Trochę rozciągniemy nasz obraz z, ostatniego, z przedostatniego razu. Więc od 21 wersetu jest napisane tak. Teraz natomiast, niezależnie od prawa, Objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża, oparta na, oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątku. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymuje, otrzymują w darze z jego łaski. Dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej, w okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona też teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. Gdzie zatem powód do chluby? Wykluczony. Przez które prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Oto co głosimy: człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez wiarę, niezależnie od tego, czy przestrzega prawa, czy nie. Czy Bóg jest tylko Bogiem Żydów, czy Pogan już nie? Oczywiście, jest on Bogiem również Pogan. Jeden jest zatem Bóg, on usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych dzięki wierze. Czy więc przez wiarę unieważniamy prawo? W żadnym razie, wręcz przeciwnie, podtrzymujemy je. Dobrze, teraz będę chciał zrobić pewien taki obraz, którym już się dzieliłem jakiś y, ostatnim razem. Przedostatnim razem. Tylko tym razem się bardziej przygotowałem. Bo ostatnio to była trochę wiocha, nie? Z tym cukrem. Więc chciałbym tu położyć znowu taki słoiczek. No, to spił jakiś mogę zostać. Tym razem już mam y, czym rzucać, tak bardziej sensownie. I wiecie, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu mówiliśmy o tym, że grzech znaczy chybić celu, tak? Z tym się wszyscy zgodzimy. Czyli taki teraz sobie myślę, że to nie do końca był dobry pomysł. Bo jak tym rzucę, to coś rozbije, nie? Może tak. Więc grzech to znaczy po prostu chybić celu, tak? Nie trafiłem do celu. Więc obrazowo rzecz ujmując, to jest grzech. Bo jest cel i ja po prostu sobie do niego nie trafiłem. Poszedł gdzieś obok. I mówiliśmy o tym, że skoro grzechem jest chybić celu, czyli po prostu wziąć tą piłeczkę i sobie nie trafić teraz do celu, to grzeszna natura to odwrócenie człowieka o 360 stopni. 180, przepraszam, matematycznie rzecz ujmując. Tak, 180 teraz mogę sobie rzucać, tak? I cały czas, ile razy bym rzucił, tyle razy bym chybił celu, bo nie dość, że nie trafiam do kubeczka, to jestem jeszcze zupełnie odwrócony od, od, od niego. Jakby zupełnie nie mam nawet możliwości sobie do niego trafić, tak? To jest, to jest właśnie grzeszna natura. To jest coś, co jest w nas, każdym z nas zakorzenione od samego początku. Ale nie od samego początku stworzenia świata. To jest bardzo ważne. To stało się troszeczkę później, ale myślę, że historię znamy. Więc grzechem jest chybić celu, a grzeczna natura to odwrócić się zupełnie od tego celu. Więc to jest ta Boża harmonia, to jest Boży sens, to jest Boży zamysł. My nie tylko to, że nie trafiamy do, do tego, ale po prostu jesteśmy zupełnie przeciwni. Zupełnie przeciwni, tak? I dzisiaj chcę dołożyć kolejne elementy do tego obrazu. A będziemy go jeszcze w następnym gdzieś tam w wykładach jeszcze bardziej rozwijać. Ale dzisiaj chcę dołożyć przede wszystkim jeden bardzo ważny element. Tu było napisane coś takiego. Stąd, to jest 20 jeszcze werset, dzięki czynom nakazanym przez prawo, nikt nie dostąpi przed nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. Więc chcę Wam dzisiaj opowiedzieć trochę o prawie. Czym jest prawo w tym obrazie? Prawo to jest informacja. Czyli jest gościu, który rzuca sobie piłeczkami w zupełnie przeciwną stronę, tak? I teraz przychodzi ktoś do mnie i mówi tak. Wiesz, co jest sprawa? Nie wiem, czy wiesz, bo ty sobie rzucasz tam, ale cel jest tam. Ok? I to prawo. Nie jest w stanie mnie obrócić. Ale to prawo daje mi pewną informację, bo teraz już wiem, że źle rzucam. Bo wcześniej w tym obrazie można powiedzieć: rzucałem, ale nie wiedziałem, gdzie rzucam. Nie wiedziałem, gdzie jest cel. Ba, może stworzyłem jakieś nowe cele. Szukałem jakiegoś innego celu. I teraz przychodzi prawo. I pokazuje mi i mówi mi informację, cel jest tam. I w tym obrazie nic innego się już nie zmienia, poza tym tą informacją. To jest ta informacja, o której mówił teraz apostoł Paweł. Popatrz, gdzie jesteś. Popatrz, jakie jest twoje położenie. Stoisz zupełnie odwrócony do celu, możesz rzucać tylko do, w tą stronę, więc nie masz nawet możliwości trafić do celu. Nie masz nawet takiej szansy, trafić do celu. Jesteś w miejscu totalnie przegranym. Jesteś w miejscu totalnej porażki. Względem prawa, choćbyś co robił i choćbyś jak się starał, może przerzucił świat dookoła, cokolwiek byś wymyślił, nie dasz rady. Względem prawa, przegrałeś. Tak? Więc to w tym obrazie robi prawo. Prawo przyszło, jakby apostoł Paweł jasno o tym mówi, prawo jest po to i zostało po to dane, by po pierwsze pokazać nieco Boga, by pokazać Jego naturę, by pokazać to kim jest, by pokazać Jego sprawiedliwość, i jaki jest. Tak? Prawo nie jest złe, prawo jest bardzo dobre, prawo jest od Boga, prawo jest z Bożym Słowem. Tak? Ale nie jest w stanie zmienić naszej, naszej, naszego położenia. Nie jest w stanie zmienić naszej sytuacji, tak? Więc prawo jest przyszło po to na Ziemię, by pokazać nam nasze miejsce, by uświadomić nam naszą podłość, by uświadomić nam ten dystans, jaki dzieli nas, mnie i Boga. Każdego człowieka, który pozna prawo, który zobaczy na prawo, który usłyszy prawo, będzie musiał zrozumieć, jak daleko jest od prawa. Bożego, jak, dalej, jak bardzo sobie z nim nie radzi, tak? Więc to pokazuje nam, rolę prawa w tym obrazie. Ale nie, nie na tym chciałem się zakończyć ten obraz. Więc mamy prawo, mamy informację, że jest źle. Tak? Ja sobie tam gdzieś trafiam do swoich celów. Próbuję gdzieś na siłę być może trafić do odpowiedniego celu, ale nie jestem w stanie tego uczynić, bo jestem odwrócony od tego celu. I wszystko, co robię, jest autentycznie złe. Nawet jeśli myślę, że robię dobrze, to robię źle, bo jestem odwrócony od Bożego celu. Do tego będziemy jeszcze dochodzić. Nawet jeśli wyobrażam sobie, że wydaje mi się, że robię dobrze, to autentycznie robię totalnie źle, bo jestem zupełnie odwrócony od Bożego celu. I teraz, co się dzieje w naszym obrazie? Kiedy przychodzi Pan Jezus. Pamiętacie, taką postać w Bożym słowie, nie? No to przychodzi Pan Jezus jest kluczową postacią dla tej odwróconej postaci, ok? Ja może najlepiej byłabym tu kogoś poprosił. O, aneta. Ale super. Mam do ciebie sprawę. Będziesz sobie stać i możesz czasami rzucić. I będziesz zupełnie odwrócona o dobra, od celu. Będziesz tą wcześniejszą postacią, dobra? I teraz będzie przychodził Pan Jezus, tak? I co zrobił Pan Jezus tak naprawdę? Pani, nie wiem, czy pamiętacie, odnosiłem się trzy tygodnie temu do takiego jednego fragmentu, że Pan Jezus według ciała jest potomkiem Dawida, tak? Cielesnie. Ale jest coś ogromnie ważnego w tym wszystkim. Według ducha jest zrodzony z ducha i jest Bożym Synem. I wiecie, różnica jest taka, że kiedy człowiek się rodzi, to rodzi się tak, jak teraz tutaj Aneta. Odwrócona od Bożego celu, chybiająca cel cały czas, tak? A Pan Jezus dzięki temu że został zrodzony z ducha. Mógł być frontem do celu. I Pan Jezus nie tylko narodził się frontem do celu, miał informację, jak jest prawo, miał tą samą świadomość. Tylko On miał jedną dobrą sytuację. On mógł to prawo wykonać, wypełnić, i mógł trafić do celu. I Pan Jezus zrobił to perfekcyjnie. Doskonale. Dlaczego? Wiecie, prawo, które przyszło i poinformowało nas o tym, że jesteśmy w beznadziejnym położeniu, to poinformowało nas o tym, że jak będziemy tak dalej rzucać, to w pewnym momencie przyjdzie sąd i Boża sprawiedliwość. I Pan Jezus, trafiając perfekcyjnie do celu, będąc tym jedynym, który trafił do celu, zabiera konsekwencje tego wszystkiego, co my robimy, tych wszystkich naszych złych rzutów. Tak? Zabiera tego całkowitą konsekwencję. Przez co my, i teraz jest bardzo kluczowa rzecz, Natan wykorzystam jeszcze Ciebie. <grystanie> Jak z tego obrazkujemy to? I teraz dzięki temu, że Pan Jezus trafił do celu, zabrał wszelką konsekwencję naszych złych czynów na siebie, więc umarł na krzyżu, ale i z martwych stał, ale i pokonał śmierć, to w każdym tym człowieku, który stoi i ciepie tą piłeczką byle gdzie, w każdym z nim, na ten stań odwrotnie, tak tyłem jakby odwrotnie do Anety, jeżeli taka osoba uwierzy, w Jezusa Chrystusa jest napisane, to w tej osobie wewnątrz narodzi się Boży Duch. Amen. Amen. który będzie nie tylko odwrócony do celu, ale będzie tym wypełnieniem to co zrobił pan Jezus, będzie tym wypełnieniem tego trafionego celu cały czas w naszych sercach i w każdym z nas. Dziękuję. To tak. Dzięki Aneta. <grywy> Czy dalszy obraz, obrazy tego będę chciał jeszcze kontynuować, bo myślę, że znaczy dla mnie to jest fajny. Nawet jak dla was to nie jest fajne, to ja się z tego cieszę, nie? Więc ja będę sobie to kontynuować. Jak się wam to nie podoba, to najwyżej sobie przymkniecie oko, nie? Więc tak się umówmy. Yy, więc ja na pewno ten obraz będę chciał kontynuować i gdzieś bardziej rozwijać, bo mam na niego pomysł do samego końca. <laughs> więc, yy, więc gdzieś będziemy sobie z tym... Jeszcze będzie kilka być może takich obrazów. Ale wracając... Do naszego fragmentu. Patrzę, co już powiedziałem, bo znowu uciekłem sobie od notatek. Wiecie, tutaj 21 werset mówi coś takiego. Moglibyśmy. Przepraszam, to nie ten rozdział w ogóle. Teraz natomiast niezależnie od prawa objawiła się sprawiedliwość Boża poświadczona przez prawo i proroków. Czyli to, co mówiliśmy. Ale wiecie, chciałem tu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jest napisane tak. Niezależnie od prawa, poświadczona przez prawo. Zauważyliście to? Wiecie, Boża sprawiedliwość jest zupełnie niezależna od prawa. Zastanawiajcie się nad tym? Bo jest o wiele potężniejsza. Ona nie, nie ma prawa zależeć tylko od prawa. Bo Boża sprawiedliwość jest o wiele większa, o wiele bardziej wzniosła, o wiele doskonalsza. Ale Boża sprawiedliwość została poświadczona przez prawo. Dlaczego? Ta sprawiedliwość, którą miał Jezus Chrystus. Tak? Ten trafiony cel został poświadczony tylko dlatego, że było prawo. Tak? Więc to jest niesamowite. I dalej apostoł Paweł mówi tak. Prawda ta jest dla wszystkich, którzy wierzą w następnym wersecie. Nie ma tu różnicy. Nie ma tu wyjątku. Nie ma tu, wiecie, osoby, która... To nie jest ważne, czy ta osoba tą piłeczką będzie po prostu, wiecie, jak armatą naparzać, czy se rzuci raz za czas. Apostol Paweł mówi dla każdego. Nie ma tu wyjątku, czy jesteś... rzeczywiście to, co gdzieś rozważamy cały ten fragment, czy jesteś Żydem, czy Grekiem, nie ma tu wyjątku, to już może nie te czasy, żeby o tym mówić, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, bo to jest oczywiste. Nie ma tu żadnego wyjątku. Ta prawda jest dla każdego z nas. I dalej apostoł Paweł znowu przypomina. Wszyscy, są, wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. A usprawiedliwienie natomiast otrzymuje w darze z Jego łaski. Dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. Więc to wszystko, co pokazywaliśmy w tym obrazie. Bo wiecie, to, co teraz będę tylko doczytywał, to tak naprawdę jest ten obraz, który chciałem się, starałem się pokazać. tak? A więc dostaliśmy z łaski w darze. I to jest tak niesamowicie ważne. Wiecie, ten fragment to jest fragment, nad którym najwięcej płakałem w swoim życiu. Jeżeli miałbym przypomnieć sobie czasy, kiedy siedziałem nad listem do Rzymian to to był pierwszy moment, na którym się po prostu totalnie rozbiłem. Zaraz powiem o kluczowym wersecie dla mnie, ale, ale wiecie, dar z łaski. Niezależnie od twoich uczynków. Niezależnie od tego, jak się starasz. Niezależnie od tego, czy chodzisz do kościoła. Tak? Niezależnie od tego, w jaki sposób się zachowujesz. To jest kluczowe, żeby to zrozumieć. Bo czasami próbujemy i staramy się na siłę stać lepszymi ludźmi, stać się bardziej sprawiedliwszymi. Ale pamiętajmy, że dalej ze swoich własnych sił to jesteśmy tylko odwróceni w tą stronę, rzucający piłeczką. Potrzebujemy zrozumieć, że zbawienie to jest dar. A dar to coś, co otrzymujemy. I ta osoba, to, co otrzymujemy, jest zupełnie za darmo. Nikt nie oczekuje czegoś w zamian od ciebie. Oczywiście poza wiarą, tak? Poza zaufaniem. Tak dalej jest napisane, że to jest Bóg, ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej, tak? To są mocne słowa. To są takie, można powiedzieć, kontrowersyjne słowa. Skomplikowane słowa. Ale to jest właśnie dar zbawienia, który nie uwzględnia w żaden sposób jakiegokolwiek uczynku, cogokolwiek, co możemy uczynić. W żaden sposób nie jesteśmy w stanie polepszyć sobie swojej sytuacji. W żaden sposób nie jesteśmy w stanie Zrobić coś, co mogłoby nam po prostu jakoś dolepszyć, albo jakoś yy, powiększyć nasze szanse, tak? Nie ma nic takiego. Wiecie, taki jeden niezwykły werset. O to co głosimy? Człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez wiarę, niezależnie. Od tego, czy przestrzega prawa, czy nie. To są mocne słowa i kontrowersyjne w pewien sposób. I wiecie, tutaj się chcę trochę zatrzymać. Bo to, co mówiłem przed chwilą, że to był fragment, nad którym najbardziej gdzieś, gdzieś totalnie mnie zburzył, jako mnie jako Chrześcijanina. Jako osobę, która w coś wierzyła, i za czymś szła. Ten werset jest dla mnie chyba takim, można powiedzieć, hymnem do mojej zmiany w mojego życia. Bo jest napisane niezależnie od tego, czy przestrzegasz prawa, czy nie. Innymi słowy, żeby to powiedzieć bardzo mocno, dzięki wierze dostępujemy usprawiedliwienia niezależnie od tego, co robisz. Tak? To ja zaraz to rozwinę jeszcze, nie martwcie się. Dobrze, <grym>, że pomidorów nie ma, nie? <grym>, ale wiecie, dlaczego to było dla mnie tak, takie mocne? Bo ja byłem w takim miejscu, kiedy totalnie nie radziłem sobie z grzechem. I jedyną rzeczą, jaką próbowałem robić, bo byłem już w kościele, służyłem w kościele, nie radziłem sobie ze swoimi nałogami. Miałem ich naprawdę wiele, ale były totalnie ukryte. Widziało o nich bardzo niewiele osób. Ale ja naprawdę nie chciałem już tego robić w swoim życiu. Naprawdę nie chciałem już żyć w taki sposób, w jaki sposób żyłem. Jedyne, co od zawsze słyszałem, co gdzieś chodziło mi po głowie, to musisz się zmienić. To musisz coś ze sobą zrobić. Ja zawsze wiedziałem, że przez wiarę jest zbawienie. Ale podświadomie w głowie zawsze miałem tą myśl. Musisz coś w swoim życiu zrobić. Musisz jakieś kroki w swoim życiu poczynić, żeby, żeby coś się zmieniło, żebyś mógł pójść za Bogiem. Tak? I wiecie, zauważyłem teraz po wielu latach, kiedy na to patrzę, że to było takie miejsce, w którym diabeł się świetnie odnalazł. Bo on każdego dnia przychodził, mówił mi, i widzisz, w jakim jesteś miejscu? I widzisz, że nie dajesz sobie rady? Bo ja, wiecie, każdego dnia wieczorem, to jest naprawdę autentyczna prawda o wielu latach mojego życia. Co najmniej trzy lata. Nie umiem już dość dokładnie, jak długi to był okres, ale minimum to są trzy lata, kiedy ja codziennie wieczorem przychodziłem do łóżka i płakałem. I nie miałem pomysłu, co zrobić, żeby się wykaraskać z miejsca, w którym jesteś, jestem i naprawdę chciałem się z tego wykaraskać. Naprawdę nie chciałem już tego wszystkiego robić i naprawdę chciałem być wolny, I naprawdę chciałem już być w kościele i czuć się wolny. A jedne co czułem, to zniewolenie miejscem, w którym jestem. Tak? I co było dla mnie uwalniające? Właśnie ta informacja. Że Jezus Chrystus chce dać mi zbawienie, wolność i życie. Przez wiarę niezależnie od moich uczynków. To było dla mnie trudne, bo ja wiedziałem, co ja robię. I diabeł to wykorzystywał, to miejsce. I pogrążał mnie i potępiał mnie. I nigdy nie mogłem znaleźć wolności, nigdy nie mogłem znaleźć radości, nigdy nie mogłem znaleźć pokoju tego wszystkiego, co słyszałem, że w kościele jest. O czym nawet mówiłem innym ludziom, że to jest. Nie mogłem tego znaleźć, bo czułem się pogrążony. Bo czułem się osądzony, bo czułem się potępiony i czułem się w miejscu, że muszę coś zrobić, żeby być wolny. I starałem się i podejmowałem decyzje w swoim życiu i usuwałem wszystkie rzeczy z komputera i zmieniałem nawet hasło do swojego komputera. Prosiłem kuzyna, żeby weź mi nowe hasło. Tydzień podziałało, a potem błagałem kuzyna, weź mi to zmień, Tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Podjąłem wiele rzeczy i trzy lata i nic. Tak? A ta informacja, że Jezus Chrystus daje mi zbawienie niezależnie od moich uczynków, mnie uratowała. Bo był taki dzień, nie zapomnę tego dnia nigdy. Kiedy przyszedłem do woła i powiedziałem: Nie mam siły. Nie mam nic. Chodzę za Tobą i, i nic. Chodzę do kościoła i nic. Pragnę i nic. I wiecie, przestałem się starać. Ja wiem, że to brzmi jak niedobre chrześcijańskie świadectwo, ale przestałem się starać. Odpuściłem wszystko. Odpuściłem wszystko, co miałem. Przedem do Jezusa i zacząłem do Niego wołać. Zacząłem się modlić, płakać i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, co było kluczowe? Przestałem się starać. Przestałem robić wszystko, by wyglądać lepiej. I by, wiecie, czasami tak było, że kiedy kilka razy poszedłem do kościoła i miałem jakiś krótki okres, w którym było trochę lepiej z tymi wszystkimi rzeczami, z którymi miałem problem, to był taki chwilowy okres spokoju. Taki chwilowy okres, kiedy poczułem się dobrze. Tak prawie jak chrześcijań. Naprawdę miałem takie momenty. A najgorzej było, jak później był znowu zjazd. Nie? I znowu wiecie, ten miejsce dołowania, to miejsce, kiedy nie wiecie, jak sobie z tym poradzić. I wiecie, kiedy odpuściłem totalnie, kiedy zrozumiałem, że to, co robię, nie ma żadnego znaczenia. I to, co jutro zrobię, nie ma żadnego znaczenia. To, że sobie nie poradzę, nie ma żadnego znaczenia dla Boga. Bo Bóg daje zbawienie nie przez uczynek i nie przez to, co robisz i nie przez to, czy sobie poradzisz, ale przez to, że Ciebie pokochał i daje Ci to zbawienie przez to, że Pan Jezus trafił do celu. I wiecie, te słowa, że Ty już nie musisz trafiać do celu, bo Jezus trafił do, za Ciebie do celu i Ty już nie musisz się starać trafiać, bo Jezus trafił były dla mnie tak ważne i było takim spotkaniem, że zapomniałem o swoich grzechach. Nigdy więcej w życiu nie miałem z tym problemu, nie podejmując żadnych decyzji o tym, w tym tym momencie, żeby się ich wtedy pozbyć. Wystarczyło mi spotkanie prawdy, Bożego Słowa, informacji, czym tak naprawdę jest Boża Łaska. Przestaniem starania się o to, by zapracować na Boże względy, na Boże łaski, na Boże jakieś pomocy, na Bożą przychylność, jak to czasami sobie myślimy, tak? To mnie uwolniło i zmieniło. I wiecie, czasami tak, kiedy ktoś może mówić, że zbawienie jest niezależnie od twoich uczynków, nie? Wiecie, będziemy o tym dużo mówić, bo apostoł Paweł akurat ten temat bardzo wyrył w tym liście do Rzymian. To można sobie w pomyśleć, nie? Wiecie, wiele osób, zwłaszcza młodzieży, kiedy pierwszy raz mówiłem o liście do Rzymian na, na, na naszych wypadach młodzieżowych, to było w Laskowie, to wielu młodych wiele osób do mnie młodych przyszło i powiedziało to znaczy, że ja mogę teraz robić, co chcę? Wiecie, najbardziej, najgorsze jest to, skąd pojawia się taka myśl. Apostoł Paweł będzie o tym mówić. To nie jest dobrze, kiedy pojawia nam się taka myśl. Nie jest dobrze, kiedy jesteśmy w takim miejscu, że w ogóle nam coś takiego przychodzi do głowy, prawda? Bo kiedy idziemy za Jezusem, kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, to wszystko się zmienia. Amen. I to jest prawda. Tylko to, co jest kluczowe, to to, żeby zrozumieć, że to nie my mamy się zmienić, by być w chrześcijaństwie i by otrzymać zbawienie, tylko Jezus już to wszystko zrobił. I to. On nas zmieni. I to on to wszystko w nas wypracuje. Pokazywałem tą dodatkową osobę, która tu się urodziła, taka nagle, nie? To jest właśnie ten duch, który został narodzony w każdym z nas. Żeby świadczył w nas. Abba Tatusiu, tak? Jak jest w jednym fragmencie. To właśnie ten sam duch. Jest dla każdego z nas. Jesteśmy się już nie tą cielesną naturą. Ale duchową. Narodziło się w nas coś duchowego. Coś o wiele piękniejszego. Coś, co jest sprawiedliwe. Coś, co jest święte. Coś, co pochodzi od samego Boga. Tak? I to jest ta nasza nowa tożsamość. Ale do tego będziemy jeszcze dochodzić, dobra? Już nie będę za dużo spoilerować. Więc apostoł Paweł podsumuje: Czy więc przez wiarę unieważniamy prawo? W żadnym razie, wręcz przeciwnie, podtrzymujemy je, mówi apostoł Paweł. Prawo przede wszystkim co zrobiło? Dało informacje, dało informacje. Prawo poinformowało o konsekwencjach, poinformowało o konsekwencjach. Prawo poświadczyło o Jezusie, poświadczyło o Jezusie i jego sprawiedliwości, tak? A przede wszystkim prawo to, to Boże serce. To Boże zamiary, Boża harmonia, Boży zamysł. Więc czy unieważniamy prawo? Nie, mówi apostoł Paweł, w żadnym razie. Ono jest dalej ważne, bo to jest Boże serce. Amen.